Kaczyńskiemu puściły nerwy. Usłyszał pytanie od reportera. Awantury na miesięcznicach smoleńskich zdają się nie mieć końca. Do kolejnej doszło we wtorek, 10 września. Politycy z Nowogrodzkiej, z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim na czele, starli się z tłumem swoich przeciwników. Niedługo potem lider opozycji zabrał głos w rozmowie z mediami. Powiedział wprost, co sądzi o podnoszonym pomyśle przeniesienia pomnika smoleńskiego z placu Piłsudskiego. Już to zapowiadają, zabierzcie stąd te schodki. Tak, oczywiście, pamięć o Smoleńsku, o tym, że zrobili to Rosjanie, bo to jest oczywiste, o Lechu Kaczyńskim, to jest coś, co uderza potężnie w podstawy postkomunizmu i tej III Rzeczpospolitej, która była państwem skrajnie niesprawiedliwym, no głodne dzieci, i skrajnie nieefektywnym, powiedział wyraźnie zdenerwowany Kaczyński. Nie było w stanie się dobrze rozwijać. Myśmy pokazali, że Polska może się świetnie rozwijać i być państwem sprawiedliwym, dodał prezes PiS. Prezes PiS, byli ubecy złożyli wieniec, który wpisuje się w propagandę Putina. Przypomnijmy, 10 września, gdy przypadała kolejna miesięcznica katastrofy smoleńskiej, Kaczyński wystąpił na placu Piłsudskiego w Warszawie, gdzie znajdują się pomniki ofiar tragedii smoleńskiej 2010 roku oraz prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Od rana trwały tam przepychanki między politykami PiS a grupą protestujących. Policja oddzieliła strony kordonem. Wśród polityków poza Kaczyńskim był też m.in. szef klubu PiS Mariusz Błaszczak oraz posłowie Zbigniew Bogucki i Anna Krupka. Przed pomnikiem położono wieniec opatrzony napisem pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który ignorując wszelkie procedury nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju, naród polski! Fakt ten skomentował lider PiS Jarosław Kaczyński. Okazuje się, że nas, a mnie w szczególności, wolno obrażać. Policja na to nie reaguje, chociaż ma obowiązek reagować natychmiast. Odsyła nas do instytucji, o których wiadomo, że w żadnym wypadku nie zareagują, bo już wielokrotnie to sprawdzaliśmy. Mówię tu o sądach, powiedział. Elementem, który nas tutaj sprowadza, jest to, że wieniec, który to towarzystwo składa, w sposób niezwykle drastyczny obraża mojego świętej pamięci brata, a z drugiej strony jest oczywistym wpisaniem się w propagandę Putina, podkreślił. To w moim przekonaniu jest zwykła agentura, która powinna być przez odpowiednie służby zlikwidowana, uwięziona albo wydana Ukraińcom. To też jest dobra metoda, bo oni mają na przykład inne sposoby działania, powiedział Kaczyński. Prezes PiS był pytany, dlaczego zdecydował się na zorganizowanie konferencji prasowej przy pomniku, skoro każdego miesiąca uroczystości są zakłócane. Każdego miesiąca, myśmy dotąd przy pewnych ostrzeżeniach ze strony policji, byli, ale bez bezpośredniej interwencji. Ona nastąpiła po raz pierwszy w zeszłym miesiącu i jednak usuwali ten wieniec. Nawet ja sam byłem w stanie usunąć ten wieniec i ten napis, odpowiedział. Niestety od zeszłego miesiąca policja interweniuje po stronie, de facto, tych ludzi, powiedział Kaczyński. Jego zdaniem, jest to tylko i wyłącznie takim przyczynkiem, ale istotnym przyczynkiem do sytuacji w naszym kraju, obecnie pod tymi rządami. Dochodzi do rzeczy niezwykle wręcz obrzydliwych, niebezpiecznych, a jeszcze do tego to wszystko robią ludzie, którzy po prostu są byłymi ubekami, są lumpenproletariatem, grzmiał Kaczyński w stronę swoich przeciwników.